Kolejny już raz informacje od państwa przyczyniły się do zatrzymania morderców. Szczegóły w magazynie kryminalnym 997. Dziś w programie: potrójne morderstwo w Częstochowie, podejrzany o udział w zabójstwie, poszukiwany Robert Chyła, pseudonim Kangur. Magda Sturzyńska przestrzegać będzie przed letnimi pokusami. Dobry wieczór, Michał Fajbuszyc, magazyn kryminalny 997. Urlopy, wakacje, pamiętajcie o swoich domach i mieszkaniach. Złodzieje działają w sposób niesamowity latem. Jest włamań do mieszkań i domów trzykrotnie więcej niż o innej porze roku. Na początek przypomnę państwu nasz numer telefonu 0800 100 997. Tu policjanci w studio czekają jak zwykle na informacje od państwa. A jak cenne są informacje od państwa, niech świadczy chociażby ten nasz pamiątkowy zegarek, który dzisiaj powędruje do Gdańska, bo jeden z mieszkańców Gdańska przekazał właśnie informacje policjantom z Centralnego Biura Śledczego w tym mieście, którzy doprowadzili do wykrycia sprawców zabójstwa w kantorze w tym województwie. Szczegóły za kilkanaście minut. Czy można zamordować z zazdrości? Na to pytanie pewnie państwo znają odpowiedź. Zresztą wielokrotnie dawaliśmy ją w naszym programie. Otóż oczywiście można, ale zamordować z zazdrości kobietę, a wcześniej dwójkę niewinnych ludzi, to zdarzyło się po raz pierwszy w naszym programie. Było to 11 stycznia 2000 roku. Częstochowa, kompleks leśny obok supermarketu Tesco. Rankiem wędkarz przebywający nad rzeką Wartą zauważył wystającą z ziemi ludzką stopę. Natychmiast powiadomiono policję. Nie było niestety możliwości ustalenia ani wyglądu, ani personaliów ofiary, bowiem zwłoki były w daleko posuniętym rozkładzie. Lekarz medycyny sądowej stwierdził tylko, że ciało było w ziemi od kilku już miesięcy. Pomalowane paznokcie u nóg wskazywały, że to zwłoki kobiety. Policyjni specjaliści podjęli się odtworzyć wygląd kobiety na podstawie cech charakterystycznych czaszki. Tę żmudną czynność nazywa się superprojekcją. No jak ci idzie? No jakoś idzie. Za jakieś dwa, może trzy dni będzie gotowy, będzie zrobiony. Jest to kobietka, no widać, że po uzębieniu chociażby, że nie jest to stara osoba. Denatka miała 30 kilka lat. Najważniejszym było odtworzenie wyglądu kobiety. Wykonany rysunek zaczęto pokazywać rodzinom, które w ostatnim czasie zgłosiły zaginięcie osoby płci żeńskiej. Znaleźliśmy zwłoki kobiety, niestety w rozkładzie, i na podstawie czaszki odtworzyliśmy wygląd tej kobiety. Proszę się przyjrzeć, czy to nie pani córka. Nie, nie, to nie moja córka. Moja córka jest blondynką, ma jasne oczy. Nie. Siostra trochę inną ma twarz, bardziej okrągłą. Nie, na szczęście nie jest podobna. O Boże, jest bardzo podobna do mojej córki. Może trochę oczy inne i fryzura. Ale bardzo podobna. Co jej się stało? No niestety została zamordowana. Późniejsze badania genetyczne i inne cechy córki potwierdziły zeznania matki. Wreszcie udało się ustalić, kim jest ofiara. Była nią Małgorzata G. Pani Małgorzata obracała się w nieciekawym towarzystwie. Jej amantem był niejaki Luk. Cześć, Gocha. Jestem. Cześć. Pa. U robota była? No ta, miał tylko... Nie, ale się mordo, a miał tylko pięźdy. To po ryju tak dostał. No i dobrze. Że miesiąc wie. Będzie opuchlizna schodziła. Co? Słuchaj, jest taka sprawa. Jaka sprawa? Mały, Kangur i ja. Mamy taką robótkę. Teraz na razie wiesz, cicho. Gocha. Trzymaj masz. No polej, polej. Słuchaj, obwieszę cię złotem. No co mi tak skąpisz? No, owszy, ale do dna, okej? Okay? Ojej, chcesz, żebym cię upiła? No i będziesz co? Ładnie. Luk. Drobny złodziej, bandyta, prawie całe dorosłe życie spędził w więzieniu. Dawaj, Kangur! Dawaj! Boże, moje pieniądze!
Kompanami Luka byli jego szwagier niejaki mały i znany policji kangur, naprawdę nazywający się Robert Chyła. Dlaczego akurat jego personalia podajemy, o tym później. Spadaj. No łapy przy sobie oczko mi zrobiłeś. Spadaj, bo ci jak ci Luk. To zobacz. No. To by mnie Lukiem straszył. Nie przyprawiasz mu rogu? Spokojnie. Nie twój interes. Masz wypij. No. Zdrówko. O, po wilku mowa. No, gości mamy. Witam gospodarza. Słuchajcie. Co jest? Co? Mam taki lokalik. No. Słuchaj. Wieczorem sama panienka. No. Jest, siedzi. Co jest za pan? Na ziemię! Już za ziemię! Nie ruszaj się! Mam zwał! Dobra, lecz tu 10 minut! Doborowa trójka dokonała wielu podobnych przestępstw, głównie włamań. Spójrz, chłopaki zrobili dobrą robotę na czaszce. To jest Małgorzata Kalicka. Matka rozpoznała, ciuchy się zgadzają. Ale najlepszy numer, że to jest dziewczyna dobrze nam znanego Luka. Luka? Tego od małego i kangura? Tych samych, no. Tylko że i mały, i Luk są zapuszkowani, a kangur sobie... Kangur gdzieś zniknął. No. Słuchaj, ponieważ możemy z nim porozmawiać, weź na siebie Luka, a ja porozmawiam z Małym. No dobra. W 1999 roku Luk i Mały trafili do więzienia, ale wcale nie za włamania i kradzieże, lecz za podwójne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Wydarzenia te miały miejsce w Częstochowie w październiku. Marian! To weź tam, zobacz do środka. Dobra, poczekaj. Maniek! Maniek, prezent! No, chodź, słuchaj, on tam leży na wyżę. Jest nieprzytomny, chyba skacowany. Chodź, dawaj. No! Lalunia! Lalunia! No dawaj! Stawaj, stary manieczka! Siemanko, no! Siema. Polej, no. Dawaj. A, Witka ci chodzi, widzę. Mały, dawaj. No wasze. Twoje. Maniek, Lalunia, słuchaj, chcieliśmy ci podziękować. Wiesz za co? Za co? Trzymaj go! Dobra! Kumpla z więzienia, Luka i Małego, uratowali przed śmiercią lekarze, ale jego sąsiedzi zostali zamordowani. Narzędziem zbrodni był tak zwany tulipan. Powróćmy jednak do sprawy zabójstwa Małgorzaty G. Zaczęły się żmudne przesłuchania Małego i Luka. Słuchaj, Mały, najwyższy czas, żebyśmy porozmawiali o konkretach. Powiedz mi, co wiesz o Małgorzacie. Czy o jakiej Małgorzacie? Myślę, że bardzo dobrze ją znasz. Małgorzacie, która była dziewczyną twojego szwagra.
Aha, no tak, no znam Małgorzatę. To jest dziewczyna mojego szwagra. Była dziewczyna twojego szwagra. W tej chwili, parę dni temu znaleźliśmy jej zwłoki. Jak to zwłoki? Ale... Czy co, Małgorzata zginęła? Myślę, że jesteś bardzo dobrze poinformowany co do tej sprawy i teraz ja oczekuję od ciebie konkretów. Nie, pani komisarz, ja na ten temat nic nie wiem. To jest, oni mieli między sobą jakieś nieporozumienie, ale to były jakieś drobne sprawy. No to co zrobiłeś z Małgośką? Co? To ja coś zrobiłem? A co, jej się coś stało? Nie graj mi tu głupa, przecież dobrze wiem, żeście ją przeciągnęli i chyba nawet ty kopałeś dołek. Gdzie przeciągnęli? Pan komisarz chyba zwariował. Jest jakieś nieporozumienie, nic nie wiem. Parę dni czasu wystarczy, żebyś rozpoznał się w sytuacji, rozeznał się w tej sytuacji i podjął decyzję. Spotkamy się za 3 dni. Cześć! Wystraszyłeś mnie. Mów, co tam? Co z Lukiem? Nie, Luk to jest twardziel, wiesz, z nim jest kłopot duży. A mały? Mam to samo, wiesz, to mija parę dni i on sobie zdaje sprawę z współudziału, ale... Dobrze, bierz go na 148 i to musi pójść. Przełom w sprawie nastąpił w lipcu 2000 roku. Słuchaj, mały, siedzimy tutaj już pół godziny i ja dalej nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę ze swojego położenia. Rozum, człowieku, tamte zeznania są obciążające. Twoja rola, wyjaśnienie jej zależy od ciebie. Także co, 148, tak? Oczywiście, że tak. Według tamtych zeznań, tak. Nie no, dobra, no, ja wiem, co się stało, ale ja tej dziewczyny nie zabiłem. Opowiedz o tym, od początku. Nie. To było tak, że ja tam wszedłem i ja zobaczyłem, jak on ją tam... Kto tam był? No, Luk, no. Kto jeszcze? No nikogo nie było, ja nie wiem, no coś mi odbiło, zacząłem mu pomagać. Potem wpadł tam do tego wszystkiego kangur. A jednak. No i kangur, no już nie wiem kto, powiedział, że ma samochód i że można by tą dziewczynę gdzieś wywieźć. Niedługo po przesłuchaniu w komendzie policji Mały powiesił się w celi w areszcie w Częstochowie. Luk milczał jak zaklęty. Pozostały więc tylko zeznania nieżyjącego już Małego. Na ich podstawie przyjęto następujący przebieg zdarzeń. Hej, jest Luk? Poszedł. No to jak będzie? Zobaczcie. Masz ty. Kurczę, jakby się Luk dowiedział. Luk, przyjmuję się Lukiem. Pierwszy, nie ostatni. Teraz tak mówisz, jakby to przed. Luk. Ale lasz. No przepraszam, co? Zajebany suk. Co zrobiłeś? Zajebany. Co ty pieprzysz? Słuchaj, wchodzę pół godziny temu, a ona z jakimś dupkiem. Co cię popieprzyło? Pakujemy, suk. I co dalej? Pomożesz mi. Thank you.
Po jak ją stąd zabierzesz? Wywieziemy i zakopiemy. Co jest? To co, jest? Pomagaj, kurde, nie? Ale kurde, ja pierz. Co ty pieprzysz, człowieku? Co ty pieprzysz? Co się stało? Co byście zrobili? Co się stało? Kretyn zabił Gośkę, no. Zabił. A co zrobiłeś? To zabiłem, ale... I co wy chcecie z nią zrobić, no? Wywieźć. Masz samochód? Mam. No to dalej. Dawaj, kluczyki. Pomóż nam w ogóle. Ja bym bierz ją. Za co? Bierz ją, nie! Zajaj! Dlaczego ty ją zabił? Bo się, suka, puszczała! Dobra, dobra, wystarczy tego chłopania. Bierzemy ją. Już. Dawaj. Ciało mężczyźni wywieźli do lasku za częstochowskim Tesco. Tu zakopali zwłoki, ale jak się później okazało, bardzo płytko i zwierzęta rozgrzebały tę swoistą mogiłę. Po zakopaniu zwłok mężczyźni nie przeżyli specjalnego stresu. Kupili w markecie wódkę i oblali ten w ich bandyckim mniemaniu akt zemsty. Luke czeka na rozprawę w częstochowskim areszcie, natomiast Kangura, czyli Roberta Chyłę, poszukuje prokuratura i policja. Częstochowska policja, dokładnie, która w krótkim czasie wyjaśniła okoliczności tej zbrodni i doprowadziła do zatrzymania trójki głównych podejrzanych. Jednak o pełnym sukcesie będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy zatrzymana zostanie czwarta osoba, jest to właśnie poszukiwany Robert Chyła. Czy Kangur ukrywa się w Polsce, jak sądzicie? Trudno powiedzieć, bo wytężona praca operacyjna kilkakrotnie dała podstawy do tego, żeby przypuszczać, że zatrzymanie jest bliskie. Jednak mamy nadzieję, że dzięki pomocy właśnie tego programu wspólne starania doprowadzą do rychłego zatrzymania i do jak najbardziej sukcesywnego postępowania, zakończenia tej sprawy z sukcesem. My poprosiliśmy oficerów z Zakładu Kryminalistyki o zrobienie takich symulacji, jak może kangur wyglądać, zmieniając wygląd, zapuszczając, powiedzmy, brodę, zakładając okulary, bo na pewno nie wygląda tak, jak na zdjęciach dostarczonych nam przez policję, bo wszyscy, którzy się zmieniają, wygląd, to jest rzeczą oczywistą. Czy możemy podać jakieś szczegóły dotyczące tego osobnika? Trzeba powiedzieć, że jest to osoba podejrzana o popełnienie innych poważnych przestępstw kryminalnych. Ma na sumieniu udział w innym zabójstwie, w poważnym napadzie rabunkowym, jak również kradzieżach z włamaniem. Tym bardziej liczymy na to, że państwo zechcą nam pomóc policji i prokuraturze. Telefon w Częstochowie 365-44-00, 365-44-00, kierunek do Częstochowy 034, a do nas numer telefonu 0800 100 997. Dwa lata temu Kwidzyń, morderstwo w tamtejszym kantorze. Tę sprawę właśnie dwa lata temu prezentowałem państwu. Po jakimś czasie do Centralnego Biura Śledczego w Gdańsku dotarła informacja, kto tej zbrodni mógł dokonać. Teraz chcę powrócić do tego materiału filmowego, ale uzupełnionego wyjaśnieniami, które składa jeden z zabójców, czy też podejrzanych o współudział w zabójstwie. Było to 15 kwietnia 1999 roku, w czwartek, około godziny 12. Wcześniej tego nie planowaliście, tylko w dniu napadu się pan tam pojawił? Tak. I na jaką forsę liczyliście tam w tym kantorze? Miało być około 300 tysięcy, więcej lub mniej, no ale około 300. Tam miała być tylko właścicielka, właściciela w ogóle nie miało być, a tam było stanowczo za dużo osób. Tam raptem się okazało, że było 6 czy tam 5 osób, nie pamiętam w tej chwili. Chodźcie! Na podłogę! Leżaj! Pan wchodzi gdzie? Na lewo. Na lewo. A kolega? Na prawo. I co krzyczycie? On krzyczy.
Co krzyczy? Napad. To jest napad! A co planowaliście? Wejść, zabrać pieniądze i wyjść. To miało być wszystko. A stało się inaczej. A pan co w tym czasie robi? A ja idę dalej tam, gdzie kobiety były. Nie pamiętam teraz. Sprzedawczyni. Sprzedawczyni, no ale nie od kantoru. No i co, pan przyszedł, powiedział im dzień dobry? Nie, powiedziałem, żeby się położyły na ziemię. Grożąc pistoletem? Mając pistolet, nie grożąc. Mając, ale w ręku. W ręku. Czapka na głowie, okulary na oczach, tak? Ciemne okulary. Ciemne. No i co się dzieje dalej? Dalej słyszę strzał. A dlaczego ten strzał padł? Słucham? Dlaczego ten strzał padł? Właśnie planowaliście, że będziecie strzelać? Nie, wejdziecie? No właśnie nie. No i to dlaczego ten strzał padł? Ktoś spanikował. Napad trwał zaledwie 30 sekund. Mężczyźni niczego nie skradli. Jak twierdzą świadkowie i ofiary, sprawców było dwóch. To dlaczego on wpadł w panikę? Bo co się stało? Przestraszył się widocznie osoby, która siedziała tam na tym krześle. To dość postawny człowiek. Czyli on zaczął walczyć, bronić się, tak? Po prostu. No bronił się, no i strzelił. Niepotrzebnie. I co, i pan wtedy go zostawił? Uciekł? Jak to było? Mnie zostawił, uciekł. On strzelił, uciekł i pan został, i co? Ja zostałem. Widział pan tego zabitego? Nie, nawet nie zdążyłem mu się przyjrzeć ani zobaczyć. Też pan uciekł? Też uciekł. I schowaliście się, tak? Nie schowaliśmy się, odjechaliśmy. Mimo szybkiej pomocy lekarskiej, właściciel kantoru, do którego strzelano, zmarł. Nie zabraliście nic? Kompletnie nic. No to co to za fachowcy? Przecież to nie była pierwsza wasza robota. Przestraszyliście się? Wy, gangsterzy, się przestraszyliście? No dlaczego gangsterzy? No ile lat przesiedział pan przedtem w więzieniu wcześniej? Sporo, dosyć długo. Ponad 10, nie? No to co, no to nie mogę do pana mówić gangster? No jakby pan chciał, żeby morderca nie mogę mówić, bo był pan tylko na napadzie, gdzie zastrzelono człowieka. Pan nie strzelał, ale kolega strzelał, no. A pan nie mógł strzelić, jakby pan tam był po tej drugiej stronie? Jakby się pan szarpał z klientem? No ja bym nie strzelił. Dlaczego pan nie chce telewizją pokazać swojej twarzy? Boi się pan kogoś, czy się pan wstydzi? No, że się boję. Kogo się pan boi? No, wspólników. Że co, mogą się zemścić? Przecież będzie pan wiele lat siedział w więzieniu. A skąd pan wie, czy będę wiele lat siedział? Tego pan nie wie. Tak sądzę. A mogę do pana mówić morderca? No raczej nie. No ale przecież zamordowaliście człowieka, to dlaczego nie? Zamordowaliśmy, to jest pojęcie względne. Zamordował, jedna osoba zamordowała. Panie komisarzu, tak bardzo często jest, że przychodzą informacje po programie, czy też dostajecie od informatorów informacje, których niestety nie udaje się przełożyć na tak zwany proces, to znaczy sprawcom udowodnić winy. Tu jest wasz wielki sukces, bo informacja, która do was dotarła, została no tak przerobiona, jeśli można brzydko powiedzieć, że zatrzymaliście wiele osób i nie tylko do tej sprawy, którą prezentowaliśmy. Tak, to prawda. Tą informację się udało przetworzyć między innymi dzięki temu, że ona zawierała w sobie taki szczegół mówiący o nowym świadku tego zdarzenia, który nie był we wcześniejszym śledztwie przesłuchany i wskazany. Nowa instytucja świadka incognito umożliwiła nam to. Kim jest ta grupa? Bo to interesuje telewizów. To wiadomo, bandyta, ten, z którym rozmawialiśmy w areszcie, to przecież wynika z tego, co on mówi i z tego, co robi. A pozostali? Jest to dosyć niebezpieczna i groźna grupa przestępcza, działająca już od kilku lat na terenie województwa pomorskiego i terenie całego kraju. Zajmuje się przede wszystkim dokonywaniem napadów z użyciem broni, zarówno na osoby fizyczne, jak i instytucje. Jej filarem jest Andrzej Adamczyk, pseudonim Krokodyl, mieszkaniec Sidzyna, lat 34. W chwili obecnej poszukiwany jest 6 listami gończymi przez różne jednostki policji i prokuratury
na terenie całego kraju. Należy dodać, że większość członków tej grupy została już dawno zatrzymana i postawiona w stan oskarżenia. Chciałem serdecznie panu i pańskim kolegom z Centralnego Biura Śledczego w Gdańsku pogratulować, bo co to znaczy wykorzystać dobrze informacje. Chciałem też przekazać informatorowi pamiątkowy nasz zegarek programu 997. To oczywiste jest dla państwa, że informatorzy czy osoby, które przekazują informacje policji, niechętnie pokazują się u nas w studio, także serdecznie proszę go przekazać. Dziękuję. A państwo widzą, że warto dostarczać informacje i do programu, i do policji, a nawet do prokuratury, jak ktoś nie ma zaufania do tych wcześniej wymienionych instytucji. Dzięki temu większość przestępców znajdzie się za kratkami. Ale ja na moment jeszcze chcę powrócić do tej sprawy, bo w tej sprawie są jeszcze 3 listy gończe. Poszukiwani mężczyźni to 38-letni Adam Bagiński, pseudonim Globus, 34-letni Andrzej Adamczyk, pseudonim Krokodyl, obaj zamieszkali w Kwidzynie, oraz 34-letni Wiesław Zatorski, zamieszkały Kaniczki koło Kwidzyna. Mężczyźni ci najprawdopodobniej ukrywają się na terenie Polski, mogą zmieniać swój wizerunek. Przedstawiamy państwu symulacje komputerowe, które jak sądzimy lepiej zobrazują państwu, jak bardzo mogą zmieniać swój wygląd bandyci. Na informacje oczekują policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Gdańsku pod numerami telefonów 321 53 45 lub 321 59 40 kierunkowy 058 i my tutaj w Łodzi w studio pod numerem telefonu 0800 100 997. Cześć. Cześć. Hej. Potrzebujesz coś? Co? Czy potrzebujesz coś? Znaczy co? Nie świruj, chcesz działę? Jaką działę? Moi rodzice mają działę nad jeziorem. Ale mówię o takiej działę. Co to jest? Jakaś mąka ziemniaczana? Hej, jest jak dzisiaj. Przepraszam. A to jest najlepsza okazja, żeby poczuć się na luzie, wejść na falę. Rodzice są daleko. Tak, proszę państwa. O nie! Rodzisko w lesie! Jaki tam pola? Gąsika? Chodź, przypajdamy. A co jest? O, zobaczysz, jest odnośnik zajęć. A. To ten kanadyjski towar? Tak, tak. Wiesz? Nie wiem. Jest super, jest jazda na maksa. Co chcesz, mała? Uratuj! Znowu z Afryką? Przyjdę do ciebie, ostatni raz. Ostatni raz. To co? Co się stało? O matko! Słuchaj, śniło mi się, że nasza córka ćpa. Słuchaj, może to jest naprawdę. Uspokójcie się, ja nie biorę. To był tylko nasz filmowy sen. Ale niestety rzeczywistość bywa często dużo bardziej koszmarna. Dlatego błagam was, zanim zaczniecie brać prochy, narkotyki, zastanówcie się. Marihuana, barbiturany, amfetamina. Mocne światło, brak reakcji, źrenica szeroka. Patrz dziecku w oczy. Kolejne nasze urlopowe i wakacyjne ostrzeżenia z udziałem znanych polskich aktorów już za tydzień. Za tydzień też o tym, kto i dlaczego zamordował młodego mężczyznę w kwietniu tego roku w okolicach Myśliborza. Jaki jest los mieszkanki Sieradza Anety Sobotki? Policja podejrzewa, że...